Państwo, zegary dały sygnał, minęła godzina 6. Witam serdecznie na otwarciu wystawy Tempus Fugit, czas płynie, a raczej czas ucieka. Jest to wystawa czasomierzy ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur oraz kolekcji prywatnych. Jest to trzecia kolejna letnia prezentacja dziedziny rzemiosła artystycznego. Specjalnie w tym roku wybraliśmy zegary, bo to, że czas właśnie płynie i ucieka, uświadomiło nam to, że muzeum w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia. A zamek już zahacza o 7-stulecie. Także wystawa jest jak najbardziej tematyką związana z naszymi obchodami 70-lecia. Kuratorką wystawy, przygotowałem dla Państwa, jest pani Barbara Głuchowska, która właśnie kolejną już dziedzinę rzemiosła artystycznego. Tak jak pamiętamy z ubiegłych lat, były to motywy kwiatowe w dekoracji porcelany oraz ptaki w porcelanie. I tak jak w poprzednich prezentacjach pokazała nie tylko obiekty z naszych zbiorów, ale również to jest działanie oparte na współpracy z kolekcjonerami. Tutaj chciałam podziękować serdecznie trzem obecnym dzisiaj z nami panom, którzy kolekcjonują zegary. Szczegółowiej o was przedstawi osoby kuratorka wystawy. Bardzo dziękuję panu Władysławowi Załskiemu z Olsztyna, który naprawdę wyjątkowe okazy udostępnił na naszą wystawę. Bardzo dziękuję i liczę na dalszą współpracę, a również na wspomaganie nas w naprawach i konsultacjach dotyczących obiektów z naszych zbiorów. Pan Andrzej Solecki z Ornety udostępnił nam bardzo ciekawe egzemplarze z miejscowych wytwórni. Bardzo dziękuję i również liczę na dalszą współpracę. Trzecią osobą, również bardzo zawziętym kolekcjonerem nie tylko zegarów, jest pan Jacek Ryszkiewicz z Dobrego Miasta. Panie Jacku, bardzo dziękuję i też liczę na dalszą współpracę. Szanowni Państwo, dodam jeszcze, bo tak jak zwykle przy konstrukcji wystawy ekspozycji pracowała cała nasza ekipa muzealna, techniczna i nie tylko. Natomiast aranżację plastyczną wystawy wykonała pani Krystyna Wojtaszek-Markunas. Materiały promocyjne zaś projektowała pani Marta Wójcicka-Szulc. Autorem fotografii jest obecny tutaj, dokumentujący wszystko, co robimy, pan Grzegorz Kumorowicz. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy praca złożyła się na przygotowanie tej pięknej ekspozycji, myślę, że bardzo ciekawej, dlatego że zegary są jedną z popularniejszych dziedzin wśród kolekcjonerstwa, ale bardzo wymagającą, dlatego że tu naprawdę trzeba bardzo dużej wiedzy i doświadczenia.